Muzyka jest to zespole death metalowym, który dostaje propozycję zagrania na Dożynkach w gminie Kochanowo. I podejmują się tego zadania, chociaż nie mogą zagrać swojego ukochanego death metalu i widzimy jakby co konsekwencje tej decyzji, jaką podjęli. Zagramy spokojnie i tyle. Co spokojnie? Jak spokojnie, jak my nie mamy spokojnych kawałków. No. O Jezu, to wymyślimy coś na poczekaniu. Ja coś wymyślę tam w stylu kombi, Jaro tekst napiszę. Dobra, to już nie mówmy, co mam robić. A historia jest o tym, że jeżeli pójdziemy na kompromis, no to ma jakieś swoje konsekwencje. Nie zawsze przyjechał. Odmawiam tak! Odzapę, kurwa! Czekaj, 300 złotych! Wy dzieci jesteście, kurwa, będziecie się pić! Wydaje mi się, że związki kultury i władzy i problemu mecenasa są sprawami, które nas bezpośrednio dotykają, są bardzo żywe. Za mną są struktury, są ludzie, są też możliwości. No chyba nie muszę wam mówić takich rzeczy. W spektaklu Exterminator gram żonę głównego bohatera, Marcysia, wokalisty zespołu Exterminator. I nasuwa mi się tutaj taki tekst, który powiedziała żona Jima Morrisona, jak ją zapytali, kim jest w tym zespole, to powiedziała maskotką tego zespołu. I tak jest podobnie troszeczkę z moją postacią. Ona jest takim dobrym duchem, służy zawsze radą. Aktorzy grają na żywo, uczyli się. W obsadzie są aktorzy, którzy grali w zespołach albo grają, tak jak Paweł Domagała, który ma swój zespół, więc mają muzyczne przygotowanie i no jakby tutaj ta muzyka jest tutaj też bardzo ważna. Sama historia, gra aktorska, ale też granie na żywo. Że Słoneczko, jeden mój autorski, też mój autorski numer. Także to jest fajne, że mogłem sobie połączyć dwie moje pasje w jednym. Kiedy spotkałem się z Aldoną i opowiedziała mi o spektaklu, jak ma wyglądać i o czym ma być, to dowiedziałem się, że ma być to kawałek death metalowy. Ja dawno nie grałem stricte death metalowo, ale kiedyś zaczynałem od tego gatunku i stwierdziłem, że zrobimy taki kawałek. Myślę, że nie było z tym żadnego problemu. Tak naprawdę długo to nie trwało. Inspiracją do tego kawałka były dwa kultowe zespoły. Jeden nasz najbardziej znany towar eksportowy, w zasadzie pierwszy, Vader, i Slayer, czyli thrash metalowa grupa ze Stanów Zjednoczonych. Death metal jest super, bo jest, nie wiem, jest w tym żywioł, jest duchowość, jest masa energii, mocny przekaz, jest też takie wyzwolenie się z pewnej energii. To ja mówię tu pod kątem muzyka. Jest bardzo energetyczna, machanie głową, szybkie granie. Ciężkie riffy, to naprawdę działa na publikę i wywołuje euforię. Gramy na żywo, aktorzy się naprawdę wyuczyli fajnie grać i myślę, że to jest bardzo duży atut tego spektaklu, że nawet jak ktoś nie lubi teatru, to będzie spektakl dla niego, dla wszystkich fanów muzyki różnej, bo gramy od sasa do lasa. Także kto nigdy nie był w teatrze, bo nie lubi, jak przyjdzie na Exterminatora, to będzie zachwycony.